Cześć. Mamy godzinę 7:35. A ja właśnie przyjechałem tutaj porać. Wczoraj obornik trząchałem tutaj troszkę tak na polu i orałem pod rzepak. Może trochę wcześniej, może trochę za wcześniej na orkę. Sucho jest, no ale... Ale później może być gorzej z czasem, żeby tu zaorać. Ja nadaję cały czas upały, więc póki że trochę wilgoci jest, ostatnio troszkę popadało. To mieliśmy przerwę tam w żniwach, to rozrzuciliśmy obornik wczoraj, chyba o drugiej w nocy skończyłem wozić obornik. Brat rano pojechał teraz też kosić trawę do końca, a ja wyjadę, zaoram, bo o 11 będziemy gdzieś, mam 6 hektarów do zaorania pod rzepak, a on przyjedzie, to będziemy dalej kosili. Tu mamy nasze żyto, nie wiem czy tam widać to żyto, pod słońce trochę jest. To jest ładne, że to tak jak co roku mieliśmy legię, to w tym roku postanowiliśmy bardzo malutko dać i okazało się, że to nawet dobrze, bo daliśmy bardzo mało, a jest lepsze żyto niż zawsze co dawaliśmy tam 100 kg azotu. A jest to dużo ładniejsze żyto i stojące jest. No, ale i odmiana jest dobra, bo mamy tu tęgowskie diament. Populację to trochę skrzywiłem na końcu, bo tam słup jest i tak. Wiadomo, mówię, najpierw sobie przyjadę, żeby, bo ja nie trzymam kierownicy, przyjadę sobie, żeby no prosto, a później to mogę nagrywać, nie, bo ręce mi niepotrzebne. No trochę tak brzydko to kryję tutaj z początku, no ale to wiadomo, że to tam jeszcze jakieś te wolniej trochę jechałem, to tak podnosiłem, opuszczałem, to postawiałem tam. Oramy pod rzepaki. Miałem wczoraj się wstawić filmik, ale już za późno było. O, tam mamy łąki, tu są nasze łąki, to skuszone są już. Tam co widać, jest jedna i tam do końca się ciągną. No, tu mamy trawę. A brat pojechał tam na inną wioskę ciąć łąkę tam. I tak widać cielisko żółte. No bornika trochę leży, tak nie widać za dużo, ale jak silnika to dobrze widać, że coś tam jest. Tutaj tak się brzydko ora, bo tutaj jest drugi rok po ugorze, tak naprawdę tutaj ta część, ta tam od górki trochę lepiej jest. Ta część pola, dlatego tak z kibie widać. Bo też ziemia jest twardo. Oram tak, no, wiem, 15 cm do 20, od 15 do 20 coś się miło. Płytko oram. Po prostu aby, żeby przykryć obornik tam. Mieliśmy siać systemem bezorkowym, ale po prostu daliśmy obornik i trzeba zaorać. A silnikiem do bezorki po prostu posiejemy po orce, no. Kubota ma pamięć obrotów, czyli tą AB, wciskamy sobie jedna pamięć obrotów, druga pamięć obrotów. Nogi na gazie nie trzymam, jak widać. Kierownicy też nie trzymam. Można sobie film oglądać. Mam też o drugi telefon. Można sobie ten film oglądać na spokojnie. Zawsze jak oram albo się je, to sobie film obejrzę, jak są długie kawałki fajne, to czasami tam sobie dwa filmy, czy tam obejrzę, czy tam coś przesłucham. O, to żyto może pokażę, nie wiem czy będzie widać, ale ładne kłos na kłosie. Tam jest górka, na tej górce żyto jest słabsze, ale tutaj dołkiem jest ładne. Dzisiaj groch będziemy kończyli, zostało nam 7 coś hektara grochu. Jak skończymy się groch, to chyba żyto kolejne będziemy wjeżdżali już. Tak, pokażę jak to tam idzie. Pół 4 kibowy, jak gromasz, jak to na filmach widzieliście. Coś tak mi tak za druga skiba jakoś tak dziwnie odkłada. Że taki zostaje rowek. Ale to w jednym przejeździe zostaje, w drugim nie zostaje. No nie wiem, może jakieś nierówności na polu są. A tak to się wydaje, że jest równo, tak jak wyjść, to jest równo po prostu, tylko tak się odznacza po prostu ta jedna skiba. Także łuk raczej jest dobrze ustawiony. Nie trzymam kierownicy, także. No pole też jest tutaj nierówne, tak, bo tutaj mówię, jak to było, no nierówno, nie, tu walczymy z tym polem właśnie, żeby porównać je. O, bo ta słabnie, to jest taka lekka góreczka, no już widać, że górka to od razu nie dorzuca, bo jest taki spad i jeszcze pod górkę jest. No i o, widzicie, co się robi, że jeszcze tu zakręt jest, no ale pole
pole zakręca troszkę. To jest duża górka. Oram 8,2 na godzinę, jak widać. Spalanie 17 litrów pokazuje na godzinę. Czyli tak jak no, przykupo to mało pali, no swoje pali, co będę gadał, nie? Dużo, niedużo. W godzinę na pewno, jak to raczej mi się wydaje, że załadam. Tak długi kawałek to na spokojnie tym przerozkiwowym bugiem. Także tam myślę, że jest, no, spalanie. No teraz jest twardo dosyć, nie? To też inaczej. Inaczej jakby to było miętko też może by nie spaliło, no ale ja tak zawsze liczę, że te 17 litrów to musi spalić, nie? Nie wiem. Kiedyś się MDZ morałem zwykłym zagodowym pługiem i tamten całkiem mało palił, no ale tutaj już jest wiadomo i klimatyzacja i kurde elektroniki trochę i już tam, no wiadomo, pług ciężki, czy utracony pług waży, to jednak ma coś dźwigać też. No mówię, z tym, że jest wygodniej się jeździ. Że nie trzeba trzymać właśnie pedała, nie trzeba kierownicy nic patrzeć, to po prostu puszczasz pół ziemi i, no, aby interesuje cię, żeby go wyjąć i obrócić i tak dalej. Także mówię, dogram się. Jest pognojone, wczoraj jeszcze no, w nocy mówię, późno skończyłem ten obornik. W sumie przespałem się trochę i rano jeszcze wstałem, pospinałem się, posprzesmarowałem. I tak w sumie trochę pracowicie nawet spałem ze 3 godziny może. No nic. Także myślę, że w kolejnej części dnia może nagram już ten groch, jak to tam z tej lepszej części pola, bo no jest dobrze, tam myślę, że te ponad 3 tony z tego najgorszego opiemy, tam gdzie będzie najlepsze, to myślę, że 4 powinno być, także. No, przeważy się i będzie wiadomo, nie? Bo to ja tak ustalam, że może to na tonę 400 teraz się waży taki czubaty zbiornik bizona. O, teraz już zobaczcie. Teraz już jest ładnie. Tam musiała być jakiś rowek tam czy coś, że tak się zrobiło. Teraz już normalnie ora, nie? Czy równo. Jak widać. O, puk już się wytarł, się świeci. Punkt 3 lata współpracuje z nami. Już tam dłuta to nawet nie wiem, które wymieniane remiesze, chyba są te drugie albo trzecie przez 3 lata. Także trochę tam naorał ten puk. Wszystko oramy. Także no ale z pługa jestem zadowolony, tam agromasza, ale jest całkiem spoko. Dobra, bo nie chcę przedłużać, także widzimy się w kolejnej części dnia.